ktoś z was wyprowadzał zawodników na boisko przed meczem? Ja widzę, że wszyscy. Mówił nazwiska Polaczek. Jakiej narodowości jest? Z jakiego kraju? Jak myślicie? To na pewno. Kraj Zagłębie jest przede wszystkim na pierwszym miejscu. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Anna Jankowska. Jestem nauczycielem w przedszkolu miejskim nr 12 w Lubinie. Dzisiaj przyjechaliście państwo do nas na zaproszenie. Celem tego spotkania było ukazanie dzieciom, jakie są walory z uprawiania sportu, ponieważ jest on bardzo ważny w życiu już nawet dzieci. I myślę, że to spotkanie było bardzo ciekawe, ponieważ dzieci miały możliwość nie tylko zapoznania się z, myślę, że ważnymi osobami w Zagłębiu Lubin, a więc zawodnikami, ale też dzieci poznały trochę ten zawód od kuchni. Poznały też maskotki Zagłębia Lubin. Oczywiście ten krecik zrobił największą furorę, ale też ciekawym elementem było wprowadzenie takiej zabawy ruchowej, którą właśnie było nauczenie dzieci piosenki Zagłębia Lubin. Myślę, że te wszystkie takie elementy, które były tutaj wprowadzone, one w przedszkolu, w ogóle w edukacji przedszkolnej są bardzo ważne, bo teoria była połączona też z ruchem, więc jak najbardziej mi się to podobało i myślę, że dzieciom też. Czy pani widzi wśród dzieciaków właśnie tutaj z przedszkola, nie tylko tu w przedszkolu, ale zaangażowanie dzieci w Zagłębie Lubin? Czy widać, że te dzieciaki chodzą w ubraniach Zagłębia, że dopingują, znają przyśpiewki, opowiadają, co tam widzieli na meczach? Jeżeli chodzi o chłopców, to rzeczywiście tak. I przynajmniej tutaj w mojej grupie, w grupie piątej, jest kilkoro chłopców, którzy regularnie uczęszczają na treningi i to widać, że naprawdę jest ich pasją.